Otwieram 50. sesję Rady Miejskiej w Łódzku, sesję nadzwyczajną. Informuję, że obrady Rady Gminy są transmitowane i pana za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Przypominam o obowiązujących zapisach rady. Witam panie i panów radnych, pana burmistrza Łódzka Janusza Dudojka, panią skarbnik Annę Górską, panią naczelnik Małgorzatę Witos, przedstawicieli mediów. Witam panią Joannę Medyk, panią Gabrielę Chłatkiewicz, Biuro Rady Miejskiej. W sesji uczestniczy 13 radnych, wobec powyższego mamy kworum. W związku z czym Rada będzie mogła podejmować prawomocne uchwały. Porządek obrad. Punkt pierwszy, otwarcie sesji. Punkt drugi, podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Żarach na nagrody pieniężne dla wyróżniających się funkcjonariuszy. Punkt trzeci. W Lubsku. To tak można powiedzieć. Zakończenie sesji. Punkt trzeci. Informuję, że sesja nadzwyczajna zwoływana jest na wniosek burmistrza Łódzka. Przypominam, że zgodnie z artykułem 20 ust. 4 zmiany porządku obrad mogą być dokonane tylko za zgodą wnioskodawcy. W dniu dzisiejszym do Biura Rady wpłynął wniosek burmistrza Łódzka o wprowadzenie do porządku obrad sesji dodatkowego projektu w sprawie zmiany uchwały nr 49/357/22 Rady Miejskiej w Łódzku z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie uczynienia zasad udzielania z budżetu gmin dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Łódzko. Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem dnia 11 lipca 2022 roku burmistrza Łódzka o rozszerzenie porządku obrad posiedzenia. Proszę o uruchomienie głosowania. Jestem drugi punkt, tak? Porządku. Uchwała już była, tylko no, mamy konsultacja z regionalną, żeby tego obrad budową uchwała, że się zmieniło, żeby ta uchwała nie była zaprezentowana przez RIO. Był kontakt z naszym wójtem, panem Jarosławem Polskim. I wchodzimy na trzecim, żeby czekać na to, co nam przyszło, tylko propozycja jest w razie zmiany, a też po to, żeby wnioski no, też na szambo projektowe można było na wakacje składać. Pan naczelnik przedstawił. Pan naczelnik przedstawił w punktach, które zostało zmienione, ale to za chwilkę po. No to trochę też tak jest, że każda gmina gdzieś tam coś funduje. Myśmy poprzez parę lat nie wspierali. Wszystkich nie lubi. A dzisiaj już możemy. To nie jest tak, że pieniądze gdzieś tam się z nieba spadają. To trzeba je wygospodarować za Państwa zgodą. Ale myślę, że powinniśmy w naszym komunikacie wspierać mocno. Osoby, które gdzieś tam się wyróżniają. Tak powinienem też tutaj obiecać, że to będą osoby, które no, są dyspozycyjne. Ja przypomnę, przystępujemy do głosowania z wnioskiem z dnia 11 lipca 2022 roku, bo burmistrza Łódzka o rozszerzenie porządku posiedzenia. Proszę o uruchomienie głosowania. Przyjęta jednogłośnie 13 głosami za. Stwierdzam, że porządek obrad został rozszerzony o następujący punkt. Punkt trzeci, podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 49, /357/22 Rady Miejskiej w Łódzku z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie uczynienia zasad
udzielana z budżetu gminy dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przy remoncie oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rudzko. W związku z czym punkt 4 stanowi zakończenie obrad sesji. Przystępujemy do punktu 2 porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Żarach na nagrody pieniężne dla wyróżnionych się funkcjonariuszy. Proszę panią skarbnik, panią Kurską o przedstawienie projektu uchwały. Szanowni Państwo, uchwała umożliwi, jak już było wspomniane, podpisanie porozumienia pomiędzy gminą a Komendą Powiatową Policji w Żarach na udzielenie pomocy finansowej i przeznaczenie środków w wysokości 5000 zł na nagrody pieniężne dla wyróżniających się funkcjonariuszy. Środki będą pochodziły z budżetu gminy w 2022 roku. Dziękuję bardzo. Jak Państwo wiedzą, nastąpiła ta zmiana kwoty, więc będziemy musieli zagłosować nad zmianą do projektu uchwały. W związku ze zmianami do projektu uchwały zmiana paragrafu 1 oraz treści uzasadnienia z dnia 4 lipca 2022 roku proszę o głosowanie nad przyjęciem zmian z projektu uchwały z dnia 8 lipca 2022 roku. Proszę o uchwalenie głosowania. Stwierdzam, że zmiana została przyjęta jednogłośnie 13 głosami za. Przystępujemy do głosowania projektu uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Żarach na nagrody pieniężne dla wyróżniających się funkcjonariuszy. Jeżeli już nie ma pytań więcej, proszę o uruchomienie głosowania. Uchwała została przyjęta jednogłośnie 13 głosami za. Punkt 3 porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 49, łamana 357, łamana 22 na Miejskiej Wózku z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu gminy dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wywozu czy domowych oszczędności ścieków na terenie gminy Rudzko. Proszę panią Małgorzatę Jedus o przedstawienie projektu uchwały. Proszę powiedzieć, jakie tam zostały punkty zmienione, co trzeba było dodać. Szanowni Państwo, zmiana uchwały podjętej 30 czerwca wynika z konieczności dostosowania uchwały do obowiązujących przepisów prawa zawartych m.in. w ustawie Prawo ochrony środowiska, a także informacji przekazanych przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Zielonej Górze. Uchwała ta z uwagi na wydatkowanie środków finansowych przez gminę sprawdzana jest przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Dlatego też omówię pokrótce uwagi, które tutaj, zmiany, które zostały w tej uchwale przygotowane. W paragrafie 10 ustęp 2 punkt 3 paragraf ten otrzymuje nowe brzmienie. Teraz kopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości i tu jest dopisane lub oświadczenie, o którym mowa w załączniku nr 5 do niniejszego regulaminu w przypadku większej liczby wnioskodawców. W paragrafie 10 paragraf 10 ustęp 4 otrzymuje nowe brzmienie. Wnioski o udzielenie dotacji wraz z załącznikami należy składać w terminie od 1 lutego do 30 kwietnia danego roku w Urzędzie Miejskim Lubsku Plac Dolności 1 z zastrzeżeniem, że w 2022 roku termin składania wniosków o udzielenie dotacji określa się po upływie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszej uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego. Było do 15 sierpnia. Wpisaliśmy do 30 sierpnia, żeby ten czas mieszkańcom wydłużyć, żeby mogli skorzystać z tego dofinansowania. Paragraf 11 ustęp 2 punkt 4 otrzymuje nowe brzmienie. Oświadczeniem o likwidacji zbiornika, bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe i tutaj dopisane jest zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego regulaminu. W paragrafie 14 wykreśla się punkt 4. To było, że należy dołączyć protokół z wykonania przydomowej oczyszczalni ścieków. W załączniku nr 1 do uchwały wykreśla się w punkcie 4 oświadczenia, punkt 4 oraz punkt 7. W punkcie 4 była mowa o tym, że właściciel musi złożyć oświadczenie, jeżeli ciążą na nim zaległości w stosunku do gminy. Okazuje się, że nie możemy tak tutaj zapisów wprowadzać. Oraz oświadczenie, że zostało to zadanie wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego, uznano, że jest to zbyt ogólny przepis i
i nie powinien on tutaj być. W załączniku numer 2 do uchwały wykreśla się zapis świadomej odpowiedzialności za podanie danych niezgodnie z stanem faktycznym lub zatajnienie prawdy. Oświadczam, że w związku z budową przydomowej oczyszczalni ścieków zlikwidowany jest odpływowy zbiornik na nieczystości ciekłe znajdujące się na działce i zastępuje się nowym czynnikiem. Oświadczam, że podane dane są zgodne ze stanem faktycznym oraz oświadczam, że zlikwidowałem bezodpływowy zbiornik na nieczystości ciekłe znajdujący się na działce oznaczonej numerem i obręb. Czyli tutaj takie zmiany typowo pisarskie. Uchyla się załącznik numer 4 do tej uchwały. Ten załącznik będzie załącznikiem do umowy, która będzie zawarta pomiędzy gminą a wykonawcą. I wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Łódzka. Dziękuję panu naczelniku. Czy ktoś z państwa ma pytanie? Pan minister oświadczenie bardzo dysponowane, tak? Wystarczy oświadczenie. A jeszcze tak z ciekawości, bo my jesteśmy już po tym etapie zgłaszania naszego informowania informacji na temat ożywania budynku. Tak. I tam było coś takiego, że musi być właściciel. Nie może, a ci, co zamieszkują, dziadkowie nie żyją, coś mieszka, opłaca i nie może. Nie może. I teraz jak to będzie traktowane, ten dom, jak on będzie się traktował? To znaczy, nie można, nie można oświadczenia było, że zamieszkuje? Czy... W przypadku składania deklaracji o emisyjności, tam ustawodawca wprost powiedział, że zobowiązanym do złożenia deklaracji do tej ewidencji emisyjności budynków zobowiązany jest tylko i wyłącznie właściciel. W przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym nie może złożyć to ktoś inny. Dlatego najpierw trzeba uregulować stan prawny, żeby móc złożyć taką deklarację. Właśnie, tu mamy taką dziurę. Tak, tu mamy taką dziurę. Powiem państwu, bardzo często te przepisy się wykluczają, bo w danej ustawie ktoś może skorzystać, a w innym przypadku nie może. Jeżeli tutaj mogę jeszcze powiedzieć parę słów, to w przypadku osób, którzy chcieliby skorzystać z dofinansowania programu Czyste Powietrze, to tak samo, tam musi być właściciel. Nie może być, nie dostanie dofinansowania ktoś, kto nie jest właścicielem, bądź nie ma uregulowanego stanu prawnego. Swego czasu nawet użytkownicy wieczyści też nie mogli skorzystać z tego programu. Więc te przepisy są niespójne. Każdy układa program, no i później no to trzeba się tym wszystkim udać. Tu jest oświadczenie, no, że jest posiadane. Chciałem państwu zwrócić uwagę, że nieraz tak jest, że ludzie przychodzą mieszkańcy i dziwią się, że tak jest, a my nie mamy jak tego wyjąć. W tym przypadku zgłaszania sposobu ogrzewania, no też chodziło pewnie o jakieś statystyki. Mamy teraz wyłączone z 1000 chyba, czy ponad posesji, gdzie nikt nie złożył deklaracji, no nie miał prawa składać. No i do czego to ma służyć dzisiaj? No, my nie wiemy dzisiaj, czy jest luminek, czy jest węgiel, czy jest gaz. No przecież potrzebował ustawowo informacji znać, ale dzisiaj nie zna. Bo właściciel. No nie, bo właściciel, tak? A jest ktoś, kto jest po prostu wnuczkiem, no, córką, nieuregulował, ma wszystkie prawa spadkowe, płacą wszystkie rachunki, żyją. Nie prawo idzie po prostu tylko. Ja się też nie mówię. Ludzie się przychodzili pytali, czy nie będzie kary 6000 zł, jak nie złożył. Ale właściciel nie żyje, tak? No to właściciel może zostać na urząd. No na kara to nie żyje. No ale tu chyba chodziło o cel taki, żeby zobaczyć ile jakie mamy używania i jak to statystycznie. No, to słowo tym wyszło. Także tutaj tak, a tutaj słyszę, że oświadczenie wystarczy, że jestem i że zmieniam sobie ze stałego na ekologiczne. Ale to też tutaj bo tam był właściciel lub wspólnoty zarządzające. A wspólnota to się dalej jako właściciel. A wspólnota nie jest właściciel. No takie nie dziwne. Jedno wyklucza drugie. No, ale wspólnota wspólnota wyklucza. Tak, wspólnota ma wspólnotę wspólnota składa deklarację w imieniu wszystkich właścicieli blokami. I wtedy w programie mamy jedną deklarację, a nie mamy 30. I w przypadku bloków, no to właściciele nieruchomości, właściciele tych mieszkań nie musieli mi złożyć, wszystko zrobiła spółdzielnia mieszkaniowa. Tak samo zarządcy poskładali deklarację w imieniu swoich, tych, którzy im powierzyli to zadanie, wpisując właśnie... Nawet jak tam nie ma w którymś mieszkaniu właściciela. Nawet jak nie ma tego. Jest wspólnota i tam nie widać, czy jest nieuregulowany stan prawny. Tutaj wystarczyło tylko, żeby ci, którzy zamieszkują, no, to sobie złożyli, ale no, nie mogliśmy tego.
nie mogliśmy, ustawa na to nie zezwala. Myśleliśmy sobie rzeczy tak niewyjaśnione właściwie. Przystępujemy do głosowania projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 49 łamane na 357 łamane na 22 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie określania zasad udzielania z budżetu gmin dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lipsko. Proszę o uruchomienie głosowania. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie 13 głosami za. W związku z uchwaleniem porządku obrad dziękuję wszystkim za udział i zamykam obrad sesji.